Cześć, Turnest, a w tym filmiku mam dla was garść nowości ze świata Fortnite. Odkryjemy dzisiaj nowe skiny, wyjaśnię wam jak odebrać nowe darmowe nagrody i nie tylko. Zaczynajmy! Na sam początek nowe komiksy Batmana. W zeszłym tygodniu poznaliśmy okładkę i 7 pierwszych stron z drugiej części komiksu pod tytułem Batman Fortnite 2.0, które dały nam lepsze spojrzenie na nowy skin Batmana i jego miejscówkę, kobietę Kot oraz prawdopodobnie zapowiedź dodatków do broni. W tym tygodniu na jaw wyszła okładka czwartej części. Dzięki opisowi wiemy, że na tym etapie Batman uwolni się z pętli z kilkoma innymi postaciami oraz, że napotka na swojej drodze znajomego najemnika i okazało się, że jest nim Slade Wilson, znany także jako Deathstroke. Fakt, że pojawi się w komiksie oznacza, że na pewno będzie skinem, jednak na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, czy Slade zawita do gry jako skin za fałdolce, czy może jednak będzie za wpisanie kodu z komiksu. Przypominam, że czwarta część komiksu wychodzi dopiero 2 czerwca, więc trochę czasu nam jeszcze zostało. Dalej w temacie skinów to Officer Tiga gry doszukał się nowego, zaszyfrowanego skina, który jest przyróbką Pumy z 7 sonu rozdziału 1. Fire Monkey za to wstawił tego skina w lepszej jakości. Jej nazwa to Link's Fashion. Po polsku to pewnie będzie styl Pumy czy coś. To bardzo dziwny skin i mam mieszane uczucia, ale w sumie ta niecodzienność to nawet plus. Fajnie, że to nie jest taki po prostu zwykły skin. Co do przeznaczenia tego skina, to może być do ekipaki na kwiecień, ponieważ jest zaszyfrowany i zbliża się koniec marca. Ale to nie jest potwierdzone info. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym wam bardzo podziękować za wsparcie z kodem Ernest, a oto kilku z moich wspierających. Tak przy okazji dam znać, że w sklepie wydarzyło się coś nietypowego. Twórcy gry dzisiaj o 1 w nocy dodali do sklepu pakiet muzyczny z karnetu bojowego. To chyba pierwszy taki przypadek przedmiotu z karnetu w sklepie za fałdolce. I teraz uwaga, czy to oznacza, że reszta przedmiotów z karnetu jest narażona? Na szczęście nie. To była tylko pomyłka, a każdy, kto kupił ten pakiet w sklepie, otrzyma zwrot fałdolców. A sam pakiet oczywiście usunięto ze sklepu. Poza tym do sklepu wszedł nowy pakiet startowy, ale to już na dłużej. A nie, zaraz. Nowy pakiet startowy został tymczasowo wycofany z powodu błędu. Fortnite, co jest? Pakiet Centuriona jeszcze wróci, ale na dzień dzisiejszy nie znamy dokładnej daty. Tym błędem była prawdopodobnie zepsuta zakładka sklepu. No niestety, ale jak wróci, to w tej samej cenie i z tą samą zawartością, czyli ubiorem, plecakiem i zbierakiem. Jak go oceniacie? Ja myślę, że jest przyjemną odskocznią od wystrzałowych skinów. Plus, każdy element ma dwa style i oczywiście otrzymujemy 600 fałdolców. Okej, zapnijcie pasy, bo jedziemy dalej po nowy event Lamy Ramy. Fortnite i Rocket League ponownie łączą siły, a do zgarnięcia będzie jeszcze więcej przedmiotów na finał 2. sezonu Rocket League. Dla tych, co nie wiedzą, w Rocket League we wrześniu zeszłego roku ruszyło wydarzenie pod nazwą Lama Rama z gratisami do obu gier, Rocket League i Fortnite. Twórcy gry właśnie ogłosili 2. edycję. Posłuchajcie sami. Kończcie wyzwania w Rocket League w trwającym od godziny 17 25 marca do godziny 22 4 kwietnia w wydarzeniu Lama Rama, by otrzymać nagrody zarówno w Rocket League, jak i w Fortnite. Więc tak, dla niezorientowanych Rocket League to darmowa gra, do pobrania na Epic Games Store i konsolach. Możecie grać gdzie chcecie, tylko co ważne, korzystajcie z tego samego konta Epic lub konsoli, na którym gracie w Fortnite. 25 marca o 17 w grze Rocket League wyjdzie 6 następujących wyzwań z nagrodami do Rocketa i Fortnite. Wyzwanie numer 1, jak mu ta mecze. Rozegraj 3 mecze online. Nagroda w Fortnite, malowanie piłka bojowa. Nagroda w Rocket League, gadżet dachowy DJ jak mu tam. Wystarczą 3 mecze w dowolnym trybie w Rocket League'u. Nic dodać, nic ująć. Wyzwanie numer 2, więcej dzwonków Lamy. Zdobądź łącznie 500 punktów w meczach online. Nagroda w Fortnite to ekran wczytywania, a w Rocket League hymn gracza, dzwonek Lamy. Ja na przykład jestem totalnym noobem w Rocket League'a i ciężko jest mi zdobyć tyle punktów w jednym meczu, ale w wyzwaniu jest mowa o łącznej sumie punktów uzbieranych w meczach, co oznacza, że nie trzeba zdobywać w jednym meczu tylu punktów, tylko ogólnie. Wyzwanie numer 3, jak mu tam na maksa. Zdobądź 5 goli, asyst lub obron w meczach online. Nagroda Fortnite to muzyka do lobby, a w Rocket League'u wzór do pojazdu Octane DJ jak mu tam. Słowo klucz to lub. Możecie na przykład wbić 2 gole, 1 asystę i zaliczyć 2 obrony. Rocket League to w zasadzie piłka nożna, więc na pewno czujecie, o co chodzi. Wyzwanie czwarte, królewska parasolka. Zdobądź 5 wybić z linii brankowej i dośrodkowań w meczach online. Nagroda Fortnite to malowanie przyspieszenie. W Rocket League'u koła, królewska parasolka. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba 5 razy wybić piłkę ze swojej linii brankowej lub wybić piłkę w kierunku centrum pola przy bramce przeciwnika. O wiele łatwiej jest o te drugie. Wyzwanie piąte, as z ekstra klasy. Rozegraj mecz online w dowolnym z trybów ekstra. Nagroda Fortnite to plecak turbo piłka, a w Rocket League'u tytuł gracza as z ekstra klasy. No, w Rocket League'u wystarczy rozpocząć dowolną grę w trybie ekstra. Wyzwanie szóste, liczy się tylko zwycięstwo. Wygraj 10 meczów online. I za to wyzwanie jest nagroda tylko do Rocket League'a, nie ma do Fortnite'a.
myślę, że wyzwania są jasne i prostsze od poprzednich i nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia. Ale pamiętajcie, to są wyzwania w grze Rocket League, ale nagrody są do obu gier, z wyjątkiem ostatniego wyzwania. Z doświadczenia, które zdobyłem na pierwszym evencie Lamy Ramy, mogę powiedzieć, że to nie jest ciężkie, ale może być czasochłonne. Ale wiecie, przy dobrej zabawie czas szybko mija. Jeśli macie jakiegoś kumpla albo kumpele do gry, to polecam chociażby pograć duo, wtedy jest raźniej. Rocket League wspiera cross-platform, więc na przykład Xbox może grać z PlayStation. Ponadto o pierwszej w nocy 26 marca do sklepu za fałdolce zawitała modka wyścigówki. Jest mega! W tych oto dniach zaś, w trybie imprezy, odbędą się koncerty wykonawcy Cascade i co ciekawe, chwilę po każdym z koncertów Fortnite ujawni małą zapowiedź trzeciego sezonu w Rocket League. Ja z ciekawości rzucę okiem. I to tyle o tym evencie. Warto się tym zainteresować, ponieważ te wyjątkowe nagrody prawdopodobnie już nigdy nie wrócą i to jedyna szansa na zdobycie ich. Ja ostatni raz w Rocketa grałem przy okazji pierwszej edycji Lamy Ramy i z chęcią wezmę udział jeszcze raz. To się też tyczy itemów do Rocketa. Szkoda byłoby je przegapić, bo to naprawdę bardzo ładny Octane. W temacie newsów turniejowych to Fortnite dał znać, że już dziś zostanie aktywowany tryb na boxfighty z punktami rozgłosu jak na arenie. Posłuchajcie sami. 23 marca rozpoczną się dwutygodniowe testy waszego ulubionego trybu kreatywnego jako nowego sposobu zdobywania rozgłosu. Nauczcie się kontrolować elementy, zaglądać za rogi i śledzić pole bitwy przez budowlę, walcząc z innymi graczami o podobnym poziomie rozgłosu. Uwaga, rozgłos, który zdobędzie się w trakcie tej fazy testów, nie będzie wliczany do trybów areny. Punkty na tych boxfightach będą oddzielne. Swoją drogą to fajny pomysł, to będą takie boxfighty, tylko że z dobieraniem według punktów, czyli tak naprawdę umiejętności. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!